Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, niby wiemy, że Chrystus zmartwychwstał, ale tak do końca jakby się nic w naszym życiu nie zmienia. I to jest, kochani, właśnie błąd, bo zmartwychwstanie zmienia wszystko. Właśnie dlatego, że Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy, mamy na to nadzieję, że zmartwychwstaniemy do nowego życia, lepszego życia, pięknego życia, bo Bóg spełnił swoją obietnicę. Wczoraj na liturgii Wigilii Paschalnej była mowa o stworzeniu świata. Pan Bóg stworzył ten świat dla człowieka. Ale człowiek, ten świat, kiedy Pan Bóg na niego złożył ten raj, który otrzymał w darze, człowiek nie był wierny Panu Bogu. Grzech pierworodny sprawił, że musiał ten raj opuścić, tą jedność z Panem Bogiem. To, że jak opisane, to jest bardzo pięknie, że człowiek w tym ogrodzie Eden przechadzał się i rozmawiał z Panem Bogiem twarzą w twarz. Nagle po grzechu to wszystko zostało nam zabrane. Zostaliśmy poddani w niewolę złego ducha. Dzisiaj też w pierwszym czytaniu jest o tym właśnie mowa w Księdze Dziejów Apostolskich. Kiedy jest mowa o Jezusie, który przeszedł dobrze czyniąc i uwalniając wszystkich spod władzy diabła. To jest, kochani, radosna nowina. To jest właśnie Ewangelia. To jest to, co sprawia, że nagle to wszystko, co robimy, ma sens i warto tutaj przyjść. Pan Bóg, kochani, nikogo nie zmusza. Pan Jezus nie ukazał się, jak słyszeliśmy, wszystkim. Gdyby się tak ukazał nagle wszystkim, zmartwychwstały Jezus, to wy myślicie, że tutaj by było jakieś wolne miejsca w Kościele? Ale czy rzeczywiście byłaby w tym momencie, byłoby miejsce na naszą wolną wolę i na nasz wybór? Pan Bóg nikogo nie zmusza do niczego. Pan Bóg zawsze szanuje naszą wolność, bo taka właśnie jest miłość. A On jest źródłem tej miłości. I dlatego nas zaprasza i pokazuje nam, obiecuje, przypomina, co dla nas przygotował. I Pan Jezus też przez te 3 lata, kiedy chodzi ze swoimi uczniami, przygotowywał ich do tego wydarzenia. Piotr i Jan, czyli dwóch tych uczniów, którzy dzisiaj biegli do grobu, zaniepokojeni słowami niewiast. Oni przecież byli z Nim na górze Tabor, tam, gdzie się Jezus wobec nich przemienił i gdzie była mowa o zmartwychwstaniu. I że Pan Jezus im wtedy mówił, żeby nikomu nie mówili o tym, co tam na tej górze przemienienia się działo, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie. Ale czy oni to rozumieli, czy wiedzieli, o czym On mówi? Podejrzewam, że nie. I my z jednej strony też niby wiemy, bo przecież chodziliśmy na katechezę, uczyliśmy się religii przecież, mieliśmy tyle spotkań, przygotowywaliśmy się do sakramentów, przystępowaliśmy do nich. Teoretycznie powinniśmy wszystko wiedzieć, a jednak gdzieś ta wiedza zostaje cały czas tu, a nie ma tej wiedzy tu, w sercu. Jesteśmy w drodze, ale takie wydarzenie jak dzisiejsze jest dla nas nadzieją i właśnie ono ma nas pokrzepić w tej drodze, bo ciągle się zmagamy jeszcze z tym. Ciągle jesteśmy w drodze, dopóki nasze życie się nie zakończy, jesteśmy pielgrzymami. Jesteśmy ciągle poddawani próbom, bo diabeł nie odpuszcza i ciągle będzie chciał nas od Pana Boga odciągnąć. Dlatego tak wielu ludzi dzisiaj gdzieś idzie swoim życiem, tak jak Piłat, który na słowa Jezusa o prawdzie mówi, cóż to jest prawda. I oni też wszystko wiedzą najlepiej. Oni mają swoje prawdy i według nich chcą żyć. Nie chcą uznać Jezusa Chrystusa. A Jezus szanuje ten wybór. Dlatego, jak powiedziałem, ukazał się tylko nam. Tak jak pisze święty autor tego natchnionego tekstu, świętego autor dziejów apostolskich, święty Łukasz. Którzy mamy być świadkami. Dawać świadectwo tego, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. I jest w moim sercu. I dlatego ja dzisiaj świętuję. I dlatego ten dzień jest tak piękny i wspaniały. I dlatego, że Chrystus pokonał grzech, śmierć i szatana. I ja, który należy do Niego, mogę spodziewać się wspaniałej nagrody w domu Ojca. Nie dlatego, że jestem jakiś lepszy, jakiś super, taki Superman. Nie.
ale dlatego, że On mnie kocha i kiedy ja przychodzę z samą swoją słabością, ze swoim grzechem, kiedy doświadczam tej swojej małości i przychodzę, mówię, Panie Jezu, bądź miłością dla mnie grzesznika, On mówi, że mi wszystko wybacza. Za tydzień, kochani, w niedzielę Bożego Miłosierdzia będziemy w sposób szczególny tego doświadczać. Jak Bóg każdego z nas kocha i że jak niewiele trzeba, aby otrzymać ten dar, który On dla nas przygotował. Dlatego też w jednym miejscu Jezus rozradował się w Duchu Świętym i mówi, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed wielkimi, mądrymi, a objawiłeś je prostaczkom. Bo jest tylu ludzi, którzy uważają się za wielkich, za mądrych, inteligentnych, a są tak w życiu pogubieni, tak zapatrzeni w siebie i nie widzą świata poza czubkiem swojego nosa. Diabeł ich jeszcze podpycha. Wszystko po to, żeby kiedyś obudzili się, kiedy będzie już za późno, kiedy nagle okaże się, że ta wspaniała nagroda, na którą my czekamy, przeszła im koło nosa, bo źle wybrali. Ale kiedy jesteśmy prości w swoich myślach, w swoim sercu i nie kombinujemy, tylko staniemy w prostocie, kiedy jest dobrze, to się dziękujemy Jezusowi za to, co się dzieje, za wszelkie dobro. Kiedy jest źle, kiedy cierpimy, kiedy coś się nas przygniata, to Go prosimy, Panie, daj siłę, ratuj. Kiedy zgrzeszymy, Panie, przebacz. Nie trzeba nic więcej. Ale żeby to stąd przeszło tu, na to potrzeba czasu. U każdego z nas różnie. Apostołowie też potrzebowali czasu. Dobrze pamiętamy, 3 lata chodzili z Jezusem, a kiedy przyszło co do czego, kiedy Judasz z kohortą przyszli do ogrójca, oni wszyscy pouciekali. Tylko Jan pozostał pod krzyżem. Ale później ich życie się zmienia. Później idą na cały świat i głoszą dobrą nowinę. Później nie boją się nawet swojego życia oddać, ponieważ zawierzyli miłości. A czy ja jestem w stanie Jezusowi zawierzyć swoje życie? Czy tak do końca Mu ufam? Czy tak do końca dociera do mnie treść tego dzisiejszego święta, najważniejszego święta? Ostatnio oglądałem w telewizji, taki program był, pokazywał ludziom, mówili o Wielkanocy, co tam jest ważne. Ktoś tam powiedział, no jedno z ważniejszych świąt. Nie, najważniejsze, ważniejsze nawet niż Boże Narodzenie. Bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nasza wiara nie miałaby sensu. Nasze wysiłki nie miałyby sensu. I cokolwiek byśmy robili, bylibyśmy cały czas poddani w niewolę złego ducha. Ale Chrystus nas z tego wyzwolił i zmartwychwstał. Znacie, zanim zmartwychwstał, jak mówimy, za chwilę będziemy odnawiać, czy wyznawać wyznanie właśnie wiary nasze, tak zwane credo, czyli wyznanie to nicejsko-konstantynopolitańskie, takie długa jest nazwa, ale to słuchajcie, to też w Kościele dojrzewało przez długi czas, skoro mówię, jakiego Boga my wierzymy, o kim jest mowa. I Kościół, powiedzmy tylko co chwilę, jak ktoś tam wymyślił sobie jakieś tezy, mówi nie tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. No to w końcu jak, się ludzie pytają. I w końcu zebrał się ten sobór i zaczęli pomału to wszystko ogarniać, żebyśmy my mieli to wszystko w skrócie i mamy to podane już na tacy. Mamy to podane, to wyznanie, wierzę w jednego Boga i tak dalej, Ojca Wszechmogącego i cały ten tekst. To jest takie wyznanie tego, w kogo, jakiego Boga my wierzymy. I to trwało, znaczy sobór nicejsko-konstantynopolitański. To się nie działo tak, że przyjechali raz, posiedzieli 3 dni i już wszystko mieli. Nie. To trwało i latami, zanim to wszystko zostało ustalone i powiedziane, bo Kościół dojrzewa, tak każdy z nas dojrzewa, tak jak apostołowie dojrzewali, Kościół dojrzewa, my, którzy jesteśmy Kościołem, też do tego dojrzewamy. Jedni szybciej, drudzy wolniej. Ale to nie ma znaczenia. Jak to nam, ile czasu zajmie. Ważne, abyśmy zdążyli, abyśmy w momencie swojej śmierci, czyli zakończenia tej naszej wędrówki, tego naszego egzaminu, byli gotowi na spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Bo tam w niebie jest nasza ojczyzna i każdy z nas
masz rzeczywiście realną szansę tam wejść. Bóg obiecuje każdemu, kto chce, że może być z Nim. Pytanie więc, siostro i bracie, czy ty chcesz? Czy chcesz pójść do nieba? Jeżeli chcesz, to wołaj, Chrystus zmartwychwstał. No musiałem sprawdzić, czy nie zasnęliście, tylko czy słuchacie. O to właśnie chodzi, prawdziwie zmartwychwstał. Weźmy sobie to do serca i nauczmy się świętować tym najważniejszym dniem. Najważniejszym. Bo gdyby nie to dzisiejsze święto, wszystkie inne byłyby bezsensowne. Ale Chrystus zmartwychwstał z miłości do ciebie i do mnie. Tak bardzo nas ukochał i chce być w naszym sercu i chce dać nam niebo. Więc i my przyjmijmy ten dar i pozwólmy, żeby kolejny raz zmartwychwstał w moim sercu i by było go widać przez moje zachowanie, przez moją postawę, przez moją żywą wiarę wyrażoną przez miłość do drugiego człowieka. Amen.